Cześć, czołem, witam. Dzisiaj sobie porównamy dwa rowery. Rower gravelowy z szosą endurance, czyli z szosą długodystansową. Skąd w ogóle pomysł, żeby te dwa rowery porównywać ze sobą, postawić je koło siebie, jeden obok drugiego i szukać między nimi różnic, ale też podobieństw? Otóż ostatnio ktoś mnie zapytał, jaki ma sobie kupić rower. Czy to ma być gravel, czy rower szosowy? Bo on nie wie, a chce mieć. Do tej pory jeździł na rowerze z kierownicą prostą, a teraz no, widzi wokół siebie coraz więcej rowerów z barankiem i myśli sobie, coś mnie omija, coś tracę, no bez jaj. Też chcę spróbować. No i weźmy tu dorać, jaki on ma mieć rower. Nie jest to łatwe, tym bardziej, że on zadaje pytanie, który rower jest lepszy, a na takie pytanie nie sposób odpowiedzieć, ponieważ ten rower jest lepszy od tego w określonych warunkach. I żaden z nich nie jest lepszy od drugiego tak w ogóle. Zanim przejdziemy do porównania tych dwóch rowerów, ja będę mówił o własnych doświadczeniach, to prośba, piszcie pod filmikiem o własnych doświadczeniach, przemyśleniach na ten temat, który ewentualnie rower w cudzysłowie lub też bez cudzysłowu jest lepszy od drugiego. To jest rower Canyon Endurace, tak się nazywa. Natomiast tutaj mamy rower gravel firmy Rose Bike, nazywa się Backroad. Kilka podstawowych rzeczy. Czym te rowery się różnią? Te dwa rowery różnią się między innymi geometrią. Chociaż od razu powiedzmy sobie szczerze, różnica nie jest wielka. Obydwa rowery należą do rowerów wygodnych. Siedzi się troszeczkę wyżej, bardziej wyprostowanym. Plecy nie są tak zgięte jak na przykład w rowerze szosowym klasycznym. Ja sobie porównuję na przykład tę szosę do Treka Emondy, bo też mam szosę klasyczną i tam siedzi się bardziej wyciągniętym do przodu, zdecydowanie bardziej. Tutaj jesteśmy wyżej, bardziej wyprostowani, jak mówię. Druga rzecz, kierownica. Flara jest kierownicą szeroką, szerszą niż ta wąska szosowa kierownica. Dół flary jest bardziej odchylony w bok, a więc trzyma się szerzej. Rower się dzięki temu prowadzi pewniej. Opony. Nie wiem, czy ja to po kolei robię, ale tutaj nie ma jakiejś ustalonej kolejności. W gravelu mam opony 40 mm szerokość. Jak widać, są pokryte bieżnikiem na całej powierzchni. Opony uniwersalne. Sprawują się ogólnie dobrze. Trochę lepiej w terenie. Trochę gorzej na asfalcie. Tutaj natomiast, jak widać, opona jest praktycznie cała gładka. Szerokość 28. Tu mamy twardo, wąsko, tu mamy szeroko, miękko. No i napęd. Tutaj jest istotna różnica. Ja w swoim gravelu mam napęd gravelowy GRX Shimano. Jedna tarcza z przodu, kaseta z tyłu duża, 44 zęby. Tutaj z przodu 40. Natomiast tutaj mamy klasyczny napęd szosowy. Akurat grupa Ultegry, dwa blaty z przodu, w moim przypadku akurat 52-36, z tyłu kaseta 11-34. I to są w zasadzie podstawowe różnice pomiędzy tymi rowerami. Oczywiście te rowery się też różnią wagą, ten jest trochę lżejszy, waży 7,8, mówimy o wadze fabrycznej. Tutaj mamy 8, o ile pamiętam, 5 kg. Tutaj akurat są koła aluminiowe, tutaj karbonowe. Oba rowery są karbonowe. Co jeszcze? A no, detal. Tu jest siedlonko Sella Italia. Tutaj natomiast Bontragera Montrose. Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o różnice techniczne, o specyfikację tych rowerów. Natomiast no, nie da się ukryć, że te rowery są przeznaczone do trochę innej jazdy. Tutaj mamy możliwość jeżdżenia po
różnym terenie. Rower jest uniwersalny, możemy jeździć po asfalcie, możemy zjechać z asfaltu, możemy jeździć po polach, po lasach i ten rower bardzo fajnie się sprawdza. Natomiast no wiadomo, rower szosowy to wyłącznie asfalt, bo ten rower jest szybki, sztywny, lekki. Natomiast ten jest trochę cięższy, wygodniejszy, bardziej miękki na różnego rodzaju teren. Jestem już na rowerze, bo ileż można stać, patrzeć na rowery i mówić. Lepiej jeździć na rowerach. Wybrałem szosę, jak widać. Nie gravela, ponieważ jest pogoda typowo szosowa. Lato. Słoneczna pogoda. Piękna, ale gorąca. Bo 32 stopnie, więc stoję w cieniu i unikam raczej słońca. Przynajmniej kiedy gadam. Znowu. Powracając do tematu. Zadajmy jednak to pytanie. Zadajmy to pytanie, który rower jest lepszy. Niech będzie ten cudzysłów, albo nie będzie. Moim skromnym zdaniem, tu much. No cóż, bardzo wiele zależy od tego, gdzie, czy po czym na rowerze chcemy jeździć. Jakie to mają być trasy, po jakiej nawierzchni. Też jest ważne, kiedy zamierzamy na tym rowerze jeździć. To znaczy, czy chcemy jeździć cały rok, czy tylko dobra pogoda nam wystarczy, no bo wtedy musimy się ograniczyć do szosy. Ale jeżeli chcemy jeździć 12 praktycznie miesięcy w roku, bez względu na to, jaka pora roku, bo nawet w zimie da się jeździć na rowerze, no to gravel będzie lepszy. Jeżeli tylko nie sypnie śniegiem, no to na gravela bez problemu możemy w grudniu, styczniu, w lutym iść na rower, ubrać odpowiednio szeroka opana, bezpieczny rower i możemy jeździć. Pewnie nie tak dużo jak w lecie, no ale zawsze to coś. Oczywiście możemy próbować, jest taka opcja, trochę z szosy robić gravela. Właśnie późną jesienią, czy też w zimie. To znaczy zakładać tutaj szersze opony. Ale zawsze w szosie jest jakieś ograniczenie. Rama to powoduje. 32 pewnie opona zawsze wejdzie, ale szersza już raczej często nie. Odwrotnie też możemy robić. Jeżeli byśmy mieli mieć tylko gravela, to oczywiście przecież możemy tam sobie dać cieńszą oponę. Tam miejsce zawsze jest na cieńszą oponę. No i ten rower będzie trochę stawał się szosą. Kiedy będziemy chcieli jeździć tylko po asfalcie, na przykład w lecie, no to właśnie taką niby szosę z gravela możemy zrobić. Chociaż z tym też może być problem, bo nie do końca nam się to uda ze względu, mówię tutaj o przemianie gravela w szosę, no bo jak się ma jeden blat, no to nie będzie napęd szosowy mimo wszystko, tylko napęd gravelowy albo górski, zwał jak zwał. Tym bardziej, że ostatnio rozmawiałem z gościem, tylko nie pamiętam z której firmy, z rowerami i on przyznał, że ta firma, którą on sprzedaje, w zasadzie całkowicie przechodzi w gravelach na jeden blat. Także już za jakiś czas będzie chyba ciężko uświadczyć napęd szosowy w gravelu. O, tam gravelowcy, trekkingowcy, szosowcy. Piszcie o własnych przemyśleniach na ten temat. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, ja jadę dalej. Trochę się ochłodzić wiatrem, bo gorąco. 34 stopnie. Trzymajcie się, cześć, czołem. Jeździmy na rowerach, nieważne w sumie jaki rower, byle jeździć, bo sama jazda jest najprzyjemniejsza i najlepsza w tym wszystkim. Czołem. Step one. Wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.